Dość powszechnie wiadomo, że banki centralne mogą kreować pieniądz poprzez tak zwany dodruk. No ale znacznie mniej osób wie, że również banki komercyjne mogą w magiczny sposób mnożyć pieniądze czyli po prostu zwiększać ich podaż. W jaki sposób to się odbywa i jaką rolę w tym procesie ma bank centralny? Zapraszam do nagrania. Banki centralne dość często są też nazywane bankami rezerw. Dobrym przykładem jest tutaj chociażby amerykański Fed. Natomiast ta funkcja rezerwowa banków centralnych z czasem staje się coraz bardziej marginalna, zwłaszcza w obliczu nadchodzącego kryzysu. O co w tym chodzi? Bank centralny ma za zadanie czuwać nad stabilnością sektora bankowego i nad wypłacalnością prywatnych, komercyjnych banków. Dlatego też każdy bank z pieniędzy, które Ulokowali u niego klienci, musi pewną część przeznaczyć jako zabezpieczenie właśnie do banku centralnego. Co się dzieje z resztą kwoty ulokowanej przez klientów, która zostaje w banku komercyjnym? No chyba nie jest tajemnicą, że banki większość swoich przychodów osiągają z udzielania kredytów. Mówiąc prościej, Banki pożyczają pieniądze, których nie są właścicielami, czyli w praktyce doprowadzają do kreacji pieniądza, czyli do zwiększania jego ilości w obiegu. Jak do tego dochodzi? Już tłumaczę. Załóżmy, że wpłaciliśmy na konto w banku 100 tysięcy złotych. Z naszych pieniędzy. Bank udziela kredytów i pożyczek swoim innym klientom, o czym oczywiście nie wiemy, no bo saldo naszego konta, gdy się zalogujemy, to nadal będzie 100 tysięcy złotych, ale te pieniądze cały czas są obracane. To nie jest tak, że one sobie spokojnie leżą i nic się z nimi nie dzieje. No i w taki właśnie sposób my dalej mamy nasze 100 tysięcy złotych, ale ktoś z dokładnie tej kwoty otrzymał na przykład kredyt o wartości 75 tysięcy złotych. Tym samym doszło do kreacji pieniądza i do zwiększenia jego podaży przez bank komercyjny. To oczywiście rodzi pewne ryzyko. Gdy na przykład posiadacze depozytów bankowych zaczną masowo wypłacać pieniądze, to mogą doprowadzić do destabilizacji całego sektora bankowego. Aby do tego nie doszło, bank centralny ustanawia tzw. stopę rezerwy obowiązkowej, której właśnie poświęcony jest ten odcinek. Ona określa, ile procent z pieniędzy powierzonych przez klientów banki mogą przeznaczyć na cele kredytowe. Jeżeli stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 10%, to oznacza, że bank komercyjny z każdych 100 zł, które ulokowaliśmy na kontach, musi przekazać 10 zł jako zabezpieczenie rezerwowe właśnie do banku centralnego. Pozostała część, czyli 90 zł, może zostać wykorzystane przez bank właśnie na udzielenie kredytów czy pożyczek. No i tak jak wspomniałem wcześniej, stopa rezerwy obowiązkowej służy bankowi centralnemu do regulacji podaży pieniądza właśnie za pomocą banków komercyjnych. Im niższa stopa rezerwy obowiązkowej, tym potencjalnie większa podaż pieniądza w obiegu. No i odwrotnie. Jeżeli stopa rezerwy obowiązkowej jest wyższa, to podaż pieniądza potencjalnie jest niższa. Stopa rezerwy obowiązkowej mm, określa również bezpieczeństwo i wiarygodność sektora bankowego. Im ta stopa jest niższa, tym też mniejsze jest bezpieczeństwo i wiarygodność całego sektora bankowego. Natomiast niska stopa rezerwy obowiązkowej stymuluje bankom akcję kredytową, pozwala im udzielać więcej kredytów i najczęściej obniża się stopę rezerwy obowiązkowej wtedy, gdy gospodarka stoi przed widmem recesji albo nawet kryzysu ekonomicznego. I obniżanie rezerwy obowiązkowej przez bank centralny jest, tak jak wspomniałem, rozwiązaniem awaryjnym. W skrajnych przypadkach może ono bowiem. Wywołać bardzo negatywne konsekwencje. I tutaj mm, załóżmy taką sytuację, że banki w momencie kryzysu nie muszą prowadzić rezerwy w banku centralnym, czyli stopa rezerwy obowiązkowej wynosi zero. Stąd też 100% kwoty, którą ktoś ulokuje na koncie, bank może potem przeznaczyć na kredyt dla zupełnie innej osoby. Więc Banki mają dużą akcję kredytową i możliwość przez to właśnie kreacji pieniądza, zwiększania jego podaży. Najczęściej w takich sytuacjach stopy procentowe są również bardzo niskie, bo mamy sytuację kryzysową co ma zapewniać łatwość otrzymania kredytu i stymulować inwestycje czy też konsumpcję w gospodarce, żeby zapobiec kryzysowi. Gdy banki udzielają dużo kredytów za nie swoje pieniądze firmom i klientom indywidualnym, którzy z powodu właśnie wspomnianego kryzysu są w słabej sytuacji finansowej i już niedługo mogą być po prostu niewypłacalni, to pojawia się ryzyko braku terminowej spłaty rat i odsetek. No i tutaj sytuacja rzeczywiście zaczyna się robić bardzo nieciekawa, bo wystarczy niewielka panika i ludzie zaczną masowo wypłacać środki ze swoich kont, i szybko się okaże, że Brakuje gotówki, tak jak na Cyprze czy jak w Grecji. Trzeba będzie wprowadzić limity wypłat, a system bankowy bardzo szybko ulegnie destabilizacji. Więc tutaj nie da się ukryć, że sektor bankowy jest bardzo wrażliwy na tego typu rzeczy, szczególnie w momencie, kiedy te bufory na bezpieczeństwo zostają obniżane. Dla przykładu, w Polsce w 1990 roku rezerwa obowiązkowa, stopa rezerwy obowiązkowej wynosiła aż 30% od 2010 roku to było 3,5% aż do końca marca. Bo wtedy stopa rezerwy obowiązkowej została obniżona do obecnych, do obecnego 0,5%. Jest to najniższy poziom w naszej historii. Natomiast w marcu Fed całkowicie usunął rezerwę obowiązkową. Fed, czyli amerykański bank centralny, obecnie w USA stopa rezerwy dla banków komercyjnych wynosi dokładnie 0%, wcześniej wynosiła 3%. Oczywiście, trzeba wiedzieć, że no, rezerwa obowiązkowa to nie jest yy, jedyne zabezpieczenie sektora bankowego przed y, upadkiem, przed zapaścią finansową, przed brakiem płynności, przed nadużywaniem akcji kredytowej. Istnieją czy współczynniki kapitałowe różnego rodzaju, które banki muszą spełniać, a także bufory płynnościowe na czas kryzysu, właśnie dla banków, które mają ochronić nas wszystkich przed ich upadkami. Dzięki za obejrzenie tego materiału, jeżeli wydał Ci się on wartościowy i Cię zainteresował, to zachęcam do przyznania łapki w górę, subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, no i do skomentowania, jeżeli masz jakieś pytania, sugestie albo propozycje. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Kursu Analizy Fundamentalnej. Cześć!